Alternatywna kultura włącza się w pomoc dla malutkiej Hani Stochmal, która zmaga się z ciężką chorobą, jaką jest nerczak. Aby pomóc Hani, organizują koncert charytatywny Panki dla Hanki, który odbędzie się w sobotę 18 marca o godzinie 18 w klubie Relax. Staramy się pomagać tutaj lokalnie, mieszkańcy miasta Jaworzna. Hania jest osobą, która wybitnie potrzebuje tej naszej pomocy. To nie jest trudna decyzja, czy taki koncert organizować. Podczas koncertu zagrają zespoły Afront, Bunkier, The Windows i Stado Pędzących Imadeł. My jako Bunkier jesteśmy zespołem punk rockowym. Historia zespołu sięga początku lat 90. Oczywiście nie jestem od początku, aczkolwiek gramy punk rocka z przekazem. Wstęp kosztuje 15 zł, a kwota uzyskana ze sprzedaży biletów zostanie w całości przeznaczona na leczenie Hani Stochmal. Pomoc jest jakąś tam dobrą formą działalności. Ogólnie zespoły tutaj ze sceny niezależnej starają się w większej części pomagać bezinteresownie. Podczas koncertu odbędą się również licytacje charytatywne oraz zbiórka środków na rzecz Fundacji Zdążyć z Pomocą, która opiekuje się Hanią. To kolejna akcja charytatywna, w którą angażują się działacze alternatywnej kultury. Zachęcamy do pojawienia się na koncercie i wsparcia tej szlachetnej inicjatywy.